Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed wami drugi odcinek z Farming Simulatora 22. Serii zaczynamy od zera do milionera na mapie No Man's Land. W poprzednim odcinku, moi drodzy, zaczynaliśmy totalnie od zera, tylko z kosą. A dziś plan na odcinek jest bardzo ambitny i bardzo prosty. Mamy dwa główne cele, które zrealizujemy. Dochodzenie do tych celów będziemy przyspieszali w formie timelapsa. Ta forma odcinka w taki sposób, ponieważ wy tak zadecydowaliście, żeby było połączone z moim komentarzem, a pewne momenty, które są dość powtarzalne, dość żmudne, aby przyspieszać. A jednocześnie będziecie cały czas widzieli, jak wygląda przybywanie tych pieniędzy, tak jak się dorabiamy. No więc, moi drodzy, plan jest taki, aby kupić, i to nie jedną, a najlepiej cztery. Tu są na mapie No Man's Land takie fajne szklarnie. One kosztują 1500 euro, a jest szklarnia z kwiatami, ale nas by interesowała szklarnia po prostu z pieczarkami. Chciałbym cztery takie szklarnie wybudować i już bym mógł zacząć budować, ale to nie sama szklarnia jest tutaj, powiedzmy, w cudzysłowie, problemem, co bardziej potrzebny nam zbiornik, ponieważ na tej mapie, moi drodzy, nie mamy wody i 3000 będziemy potrzebowali na zbiornik na wodę oraz będzie trzeba wynająć beczkę, która nam będzie tą wodę woziła. Także jeszcze troszkę kasy zarobię i w międzyczasie, zarabiając tą kasę, będę kupował kolejne szklarnie, uruchomimy już na nich produkcję, po to, aby w dalszej części odcinka kupić, moi drodzy, nie kupić, a właściwie wynająć, no bo to, że mamy w tej chwili na stanie jako nasze własne produkty, już wam pokazuję, sorry, maszyny, co ja mówię, jakie produkty. Mamy ciągnik Ursus, który jest nasz, przyczepa i piła łańcuchowa. Nic więcej, moi drodzy, nie mamy wypożyczonego kompletnie, nie? I właśnie naszym celem w tym odcinku będzie wypożyczenie, po pierwsze, dobrego, mocnego ciągnika, który robiłby nam kiszonkę. Czyli może bym zatrudnił pracownika, zależy, może będę robił większość na razie sam. Zobaczymy, jak to się opłaci, ale myślę, że mógłbym przyjąć taką taktykę i chyba taką przyjmę, że pracownik by jeździł, kosił tą trawę, jednocześnie robiąc bele, owijając je. To będzie dosyć wynajem, około 10 tysięcy, myślę, że na maszyny będzie potrzeba. A ja w tym czasie sprzedawałbym drewno, bo będę dążył też do tego, aby zbudować tartak. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Drogi widzu, zapraszam Ciebie w takim razie serdecznie do oglądania i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz suba, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, aby nie przegapić tej serii z Farming Simulatora, czy też z innych pozycji też symulatorów typu Supermarket Simulator, czy Euro Truck Simulator. Także zapraszam Ciebie serdecznie do subskrybowania i oglądania. Także, moi drodzy, wsiadamy na ciągnik i lecimy pracować. Nie ma obijania się, nie ma czasu się obijać. Jak widzicie, nie pozbierałem tych wszystkich drzew w poprzednim odcinku. Jest to dosyć monotonne, więc jak sami widzicie, wam to dość mocno i maksymalnie staram się przyspieszyć, bo to jest praca, którą będę w kółko, słuchajcie, wykonywał dokładnie tę samą. Nie będzie tu, moi drodzy, na razie żadnych fajerwerków. Ja mimo wszystko chcę to samemu robić, mimo że jak widzicie, troszkę tam się wspomagam minimalnie super siłą, ale to jest takie minimalne wspieranie się, ponieważ nie ładuję tych beli nie wiadomo jak wielkich, nie przenoszę całych drzew, nie chcę aż tak znowu tego realizmu psuć, ale już nadrabiam w ten sposób, że ładnie to na przyczepce, słuchajcie, układam i nie chciałem na tym etapie początkowym, słuchajcie, korzystać też z autoloada. Myślę, że będę z niego korzystał, jeżeli będziemy już mieli tą maszynę do wycinki drzew, jak najbardziej, to wtedy czemu by nie? Natomiast na ten moment myślę, że jest to bez sensu i bezcelowe w ogóle. Chciałbym troszkę też poczuć ten dreszczyk emocji, że jednak zaczynamy od zera i te pieniądze nie lecą, tak wiecie, strumieniem za darmochę, bo to seria miałaby, kompletnie byłaby bez sensu, moi drodzy, gdybym, nie wiem, chwycił drzewo i pobiegł z tym drzewem, kurczę, do tartaku, sprzedać je, jaki to by był sens? Myślę, że żaden, i tu, drogi widzu, się ze mną pewno zgodzisz, z całą pewnością. A tak troszkę możemy się wczuć w jakieś działania. W ostatnim odcinku właśnie
pociąłem sobie już te drzewa pod koniec odcinka, przygotowałem je na dziś, żeby was też już dziś nie zamęczać tym cięciem tych drzew. I zobaczymy, co to nam się dzisiaj tu fajnego przydarzy, czy ten cel, gdzie te dwa cele, które założyłem, uda się zrealizować. Oby tak, moi drodzy, oby tak. Którego, oj, to myślę, że z góry nam jednak zleci, no ale dobra. Jak nie zleci, słuchajcie, to chyba idę Totka wysłać, serio widzowie, nie? Jak ta bela z góry mi nie zleci, a tu nie mamy pasów, nie działają pasy w tej przyczepce, no i nie zleciało. O, ładnie, ładnie. Ile zarobiliśmy? Wow, widzowie, 4600. To słuchajcie, pierwszą szklarnię. I teraz tak, plan mam taki. Tak sobie pomyślałem, że jak tutaj tak ładnie wygoliłem, to miejsce tu będzie fajne na te szklarenki. No i możemy się za nie jak najbardziej wziąć. Żeby już sobie były, tylko teraz tak, jaki ja bym sobie tu układ ułożył? Chciałbym przez środek móc to zbierać. Nie chciałbym tych szklarni totalnie przy tej drodze, bo nie wiem jeszcze jak tam będę robił, więc może bardziej to będzie wyznacznik. Jakiś tam dla traktora przejazd musi być, myślę, że taki wystarczy. To wtedy analogicznie ta szklarnia musi iść. Teraz pytanie, czy będziemy się sugerowali. Ja bym wolał, żeby szklarnie równo do siebie jednak były ustawione, a te miejsce do zbierania palet, no już trudno. Taki przejazd chyba wystarczy. Czekajcie, 5000 zostało. No to koniecznie budynki. To nic mi po szklarni, jak ja nie wybuduję tego... Nie, to nie było chyba to, tylko było. Moi drodzy, zgubiłem. Gdzieś tu na pewno w zbiornikach to było. Też, o, jest. I wiecie co? Ten zbiornik... Nie wiem jeszcze, czy będę robił jeden rządek. Dobra, niech ten zbiornik będzie blisko tu. Tak, dodamy. Dobra, czyli zostaje nam jeszcze na wypożyczenie, słuchajcie, tej cysterny. Tylko ja nie wiem, gdzie ona była. Czy to była w różnych, możliwe, że była. Zawsze to jest, o jest, to tutaj będzie. Ten Joker teraz, oni tutaj jakoś logo się zmieniło. 8000 litrów. No nic lepszego chyba nie znajdziemy. Cenowo ten Joker jest 9500, a ten Joskin jest też 9500. To niczym się w zasadzie nie różnią. Kupić nie kupimy, na razie możemy tylko wypożyczyć. Ale moi drodzy, nie bójmy żaby, wypożyczymy. Zarobią szklarenki na siebie. No to słuchajcie, w ten sposób, jeżeli już my wszystko mamy, to już jesteśmy pewni, że można. Dobra, bo się wystraszyłem, czy dobre szklarnie, słuchajcie, wybudowałem, bo chciałem szklarnie oczywiście na pieczarki. Dobra, muszę z dalszego. Staram się je równo wybudować. Też, żeby jakiś tam przejazd był, żeby się nie blokować tym ciągnikiem. Myślę, że tak będzie spoko. Dobra, więcej kasy nam nie starczy, ale jaja widzowie. Trzy szklarnie pierwsze, będą pieczarki rosły. Dobra, to wypadałoby do Ursusika podłączyć beczkę i zatankować wodę. Także widzicie, rozwój pełną parą. Myślę, że na tych pieczarkach będzie całkiem niezły biznes. A oczywiście ktoś powie, no dobra, ale jak dostarczysz te palety? No spokojnie, drogi widz, spokojnie, zanim urosną pieczarki, to ja zdążę jedną przyczepkę drewna sprzedać i jakąś tam pauletę się, jakiś tam, no taką lawetę do, czy przyczepo lawetę, zobaczymy co kupimy. No i czemu się nie napełnia, źle podjechałem, to? A, bo to trzeba, widzowie, widzicie, jest taki protip, patrzcie to. Tu trzeba, żeby woda leciała, trzeba kurek odkręcić. To nie jest tak, widzowie. O, widzicie? I napełniamy. Nie trzeba, jak widzicie, super blisko podjeżdżać. Tak też wystarczy. Także teraz zapełnimy te nasze szklarnie już wodą na fulla. W ogóle produkcję już możemy odpalać, bo generalnie to słuchajcie, nie ma problemu.
Mógłbym wziąć oczywiście, moi drodzy, tutaj automatyczne nawadnianie, ale właśnie, żeby sobie zrobić trudność, nie będę tego robił, tak samo nie będę robił automatycznej sprzedaży. Z dwóch powodów przede wszystkim, no bo wiadomo, moi drodzy, że tak, jest trudniej, bo i wodę musimy dowieźć, i towar musimy sprzedać. Więc z jednej strony oczywiście będzie nam trudniej, ale z drugiej strony, co chyba ważniejsze, no zarobimy więcej. Na początku jednak ta kasa jest ważna. Później, jeśli już będziemy dość dobrze zarabiali, to wiecie, to nie chcę aż tak sobie za bardzo... Aha, tutaj widzę, jest jakiś limit tej wody, dobra. Na te dwie szklarnie, słuchajcie, musimy to jakoś rozdzielić. To jedna będzie miała na full. Tam się musi chyba ta woda jakoś napompować. O, myślę, że dobrze tutaj to tak zrobiłem. Jest taki przejazd nie za duży, nie za mały. A, czyli ja mogę nawet tu podjechać. Łe, jak fajnie, widzowie. Tak postaram się po połowie. To dobrze zrobiłem. To ja nie muszę... Będę wiedział na przyszłość, że mogę podjechać z tej strony, żeby napełnić. Czyli nie muszę takich szerokich robić między szklarniami tych odstępów. No, także grzybki nam się już, moi drodzy, będą hodowały. One chyba dosyć szybko rosną, z tego co zauważyłem, także super. A my wracamy do naszej pierwszej akcji, bo po co chcę jeszcze, słuchajcie, się pomęczyć to drzewo. Pierwszy cel, można powiedzieć, zrealizowany, aczkolwiek miałem taki cel mój był, żeby 4-5 szklarni wybudować, więc jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w trakcie jego realizacji, ale czemu jeszcze męczę te drzewa? No między innymi, moi drodzy, po to, ażeby móc wynająć maszynę, tutaj koło 10 tysięcy by mi było kasy potrzeba, aby móc wynająć maszyny, żeby, zobaczcie, ile my mamy tutaj trawy. Tutaj jest idealne miejsce, moim zdaniem, na kiszonki. Nawet bym to nazwał gałązki, bo tutaj się nic nie może, wiecie, zobaczcie, to tutaj się nic nie może zmarnować. Wszystko trzeba wziąć. Te takie cieniutkie to sobie na później pozostawiam. A na razie powywożę te grube i potem przyjadę po te cienkie i zobaczymy, czy też będzie różnica w tym, ile zarobimy. A przez to, jak widzieliście, że ładnie, dość ładnie poukładałem na przyczepie i dość ekonomicznie, to wyszło nam 4000. Kurde, to 4 koła za przyczepę drewna. Pięknie, pięknie. A, bo teraz muszę uważać, jak jadę, bo ja tu teraz szklarnię pobudowałem. To musiałbym wyć... O, wiedziałem, że pogubię. Słuchajcie, musiałbym chyba te małe świerki wyciąć. Mnie one strasznie oczywiście denerwują w tej chwili. Ledwo dyszy ten biedny Ursus pod tą górką. Prawda jest taka, moi drodzy, że teraz 10 koła trzeba uzbierać. To już... O, 4 mamy już na koncie, ale ładnie. Ale pięknie, moi drodzy. Ale pięknie. Musimy na pewno zacząć, moi drodzy, a w sumie zaczniemy od sprzętu, bo ja sobie gdzieś tam go upatrzyłem, też przeglądałem, więc zrobimy dzisiaj wielki test. Zaczniemy, moi drodzy, od kosiarki. Zaczniemy od kosiarki, która nam tutaj powinna pomóc, tylko nie wiem, czy ona będzie tutaj. Nie, te kosiarki raczej będą tutaj. Kosiarka. Słuchajcie, bo teraz taką czerwoną używałem. Słuchajcie, GMD, nie, GF, GX, GX było w nazwie. GXF, o, Tom,
bo ona ma, słuchajcie, 3,5 metra, cenowo jest w miarę ok. Kupować jej oczywiście nie będziemy, bo nam na wszystko kasy, moi drodzy, nie starczy. Jedyne, co możemy zrobić... Co ja zrobiłem wstecz? Nie. Co to tutaj? Ja tą chciałem. Ustawiać tu nie ma co, no ale możemy ją tylko wypożyczyć. No już 700 euro mniej. Następnie no ta prasa wydaje mi się, słuchajcie, że ona nie będzie zbyt tania, bo to chodzi o to, żeby tą białą czerwoną używałem, ale ta droższa, widzicie, tu jest też napisane, że jednocześnie owijarka, więc zależało mi, żeby to ogarnąć, tak, no kolor folii to tam nie ma dla mnie znaczenia, koła też nie i tu już widzicie jest 5000 euro, więc ja nie jestem przekonany, czy nam na pewno, moi drodzy, starczy na ciągnik. Ciągnik musiałby być taki średni, który ma, czekajcie, tam nie spojrzałem, mój błąd, bo ta prasa ma jakieś też oczekiwania odnośnie mocy ciągnika do 150 koni, 150 koni. Okej, moi drodzy, 150 koni ciągnik, to jak wiecie, nasz Ursusik nie wystarczy, a w małych ciągnikach raczej też takiego, no niby ten ma 155, aczkolwiek ja bym już wolał w stylu nowych. No ten też ma Zetor 155, ale się boję, czy on da radę. Powiem wam, że raczej pójdziemy w jakiś typ nowego ciągnika. I tutaj raczej byśmy szli cenowo. Ten ma 170, więc teoretycznie, moi drodzy, teoretycznie byłby spoko. Wydaje mi się. Ewentualnie ten John Deere. O, 175. 175. Dobra, bierzemy John Deere'a, tylko czy my go damy radę wypożyczyć? Damy radę, widzowie, wypożyczyć. Łe, daliśmy radę wszystko wypożyczyć. Kochani, daliśmy radę wszystko wypożyczyć. Tu na razie miejsca nie musimy robić. Skoro daliśmy radę wypożyczyć, to wiecie, co damy radę jeszcze zrobić. Wiecie, nie? Wy wszystko wiecie. Kolejna szklarnia. Już teraz nie będę tej odległości jakby zmieniał. Niech już tam sobie będzie tak jak było. Niech te szklarnie w miarę równo do siebie będą. Dobra. Na upartego, jakbym się bardzo uparł, to bym jeszcze jedną. Ale jaja. Tylko ten mur jakoś tak idzie, mam wrażenie, żeby się nie okazało, że tam potem traktor mój tutaj jest. Tu już damy. O, szczególnie, że tam nie damy szklarni. Dobra, budujemy. Słuchajcie, dobra, wystarczy. Czyli pierwsze, co zrobimy, to oczywiście uruchomimy maszynę, żeby zobaczyć, czy pracownik... A nie, pracownik mi, słuchajcie, na tym nie pojedzie, widzowie. Tu jest problem polegający na tym, że pracownik mi na tym nie pojedzie. A wiecie dlaczego, widzowie drodzy, mi nie pojedzie pracownik? Z jednego prostego powodu. A z drugiej strony trzeba. Karka jakoś inna. Nie pojedzie mi pracownik z tego powodu, że nie mamy pola. Bo na mapie no man's land. Nie, no dobrze chyba wjeżdżałem. Dobrej strony. Tutaj jakby. Aż zgłupiałem w tym momencie, słuchajcie. Nie no, są z tamtej. Czemu oni mnie tak nabierają? Także moi drodzy, normalnie byśmy zatrudnili pracownika, on by robił tą automatyczną kiszonkę. Oczywiście zaoszczędzimy na tym sporo czasu. Wszystko gites. Natomiast no jest jeden minus tego, nie? Pracownik tego, słuchajcie, nie zrobi. Więc my się na chwilę z drzew po prostu na trawę przeniesiemy i myślę, że pójdzie to o wiele szybciej niż robiliśmy to. No ja to robiłem w tej serii z timelapsem trochę inaczej, nie? Bo widzieliście, że mocno walczyłem z tą trawą, z kiszonką, ale robiłem to praktycznie wszystko, można powiedzieć, na raty. No to tu już tam się ustawimy. Sobie wodę najpierw jeszcze dotankujemy.
I robiłem to naszym Ursusem najpierw. To znaczy, wiecie, jakby... A nie, to już mogę od razu tą przyczepę tam zawieźć. Więc robiłem to tak, że najpierw kosiłem trawę, później leciałem owijarką, znaczy później leciałem prasą do bel, a później leciałem dopiero owijarką. Robiłem to na 3 raty. Kosztowało to oczywiście mniej, ale zajmowało bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Teraz wpadłem na pomysł, że może sobie życie troszeczkę, słuchajcie, jednak ułatwić. W sumie, czemu by nie? I tylko wiadomo, no musimy tutaj zrobić szybką akcję, bo ten wynajem kosztuje, to już jest maszyna, wiecie, to jest maszyna za 100 tysięcy prawie. Plus, znaczy mówię o ciągniku oczywiście. Także chciałbym go oczywiście mieć, wykupić docelowo, więc akurat może nie będę go oddawał, bo chciałbym mieć no jednak 2 ciągniki, wiecie, Ursusik to ze wszystkim nie da rady. Ursusik ma być takim właśnie narzędziem jak tutaj, że o, bardzo możemy sobie wodę dowieźć, bo tutaj to dla niego nie będzie jakimś tam problemem, tak? Takie jakieś proste czynności mają być dla Ursusika, więc z niego absolutnie nie będę rezygnował, ale chciałbym już powoli dążyć do tego, żeby mieć... A i tu też trzeba chyba po raz kolejny, widzowie, to... O, właśnie. Widziałem, że się zakręcało ostatnio. Tankuję. Także, by trzeba by włączyć w ogóle. Widzowie, moi drodzy. Tak, patrzcie. Kolejne. Szkoda, że takich nazw nie można sobie przypisać. Także mamy dwa zbudowane, które mi wody brakuje. No te jako tako tej wody mają. No nie za dużo, bo też ten zbiornik, jak widzicie, co jakiś czas się pompuje, także trochę pokoszę trawę i będę wody musiał dowieźć. Zobaczymy, kiedy nam się... A, jeszcze nie ustawiłem chyba tutaj przechowywanie. Tu jest przechowywanie. Chciałbym... Tutaj ustawiam oczywiście, słuchajcie, na przechowywanie tryb produkcji, a to dlatego, że będę widział efekty, tak? Nie ucieknie mi to, jak będę przejeżdżał po tej szklarni, no będę widział, że te palety zostały wydane. Mi się wydaje, żeby ta woda nie uciekała, bo ja mam takie dziwne wrażenie, widzowie, że to trzeba po prostu zakręcić później, ale to się nie da, się samochód zakręca. I mam takie wrażenie, jakby ta woda uciekała sama. Dobra, także jedziemy do tych 2 nowo zbudowanych. Tutaj nie, bo ta już miała, tamta też miała. No, jak sobie, a to widzę, krzywo coś pobudowałem i dlatego tak krzywo może się zrobiło. A, dobra. Będziemy się, widzowie, ze wszystkim szczypać. To my się będziemy ze wszystkim szczypać. Nie wszystko musi być super idealnie według linijki. Wiadomo, że by się chciało. Może docelowo tych szklarni, słuchajcie, ja tu wybuduję tyle. Nie wykluczam takiej opcji, moi drodzy. Może docelowo wybuduję tu tyle szklarni, że będą wzdłuż tego całego sklepu. Nie wiem. Nie wiem, jakby ze mną to wiecie, że nigdy nie wiadomo nic. Na jakiś szalony pomysł wpadnę. Oj, Sarenko, uciekaj, bo nie chciałbym się rozjechać. W każdym razie postaram się tej wody nalać wszędzie na full, ile się da. No bo na jakiś czas będę zajęty. Także oczywiście, jak zrobimy kiszonkę, ona tam chyba dobę potrzebuje, czy 2 doby, jeśli dobrze pamiętam, żeby sfermentować. Czyli to wychodzi 1-2 miesiące. Zaraz się też przekonamy. Bo z tego co pamiętam, ostatnio mi to tak szybko nie fermentowało i też nie mogłem, zdziwiłem się, bo tak po prostu rzucałem te bele, nie chciało mi skupić, a potem zorientowałem się, że to ani nie jest bela trawy, no bo bele trawy to by od razu wzięło, ani to nie jest bela kiszonki, bo nie jest 100% na fermentację, nie? Także też tak to wyszło. Teraz będę się tutaj szczypał i lecę do roboty. Mi to ostatnio, słuchajcie, tak nie chciało za bardzo działać, ale tutaj sobie też zawsze biorę ściągawkę. Ja zrobiłem coś takiego, że odłączyć prasę, słuchajcie, włączyć kosiarkę, rozłożyć to można, ale mi to tak, słuchajcie, działało. Włączyć kosiarkę i ją opuścić, później przyłączyć prasę i od razu włączyć prasę, no bela, ja wiem. Tu niby jest 150 cm bela i opuścić ładowacz. No i automatyczny zrzut
bym chciał. No to wychodzi na to, że wszystko mamy. Zobaczmy testowo. Ten ciągnik da radę. No widzicie, bo ma moc. Ma moc, to da radę. I od razu będzie nam się robiło. Tylko no niestety, no minusem tej całej czynności jest to, że ja ją muszę wykonać całkowicie sam, bo nie mamy pola. Więc w ten sposób, ale zobaczcie, ile czasu zaoszczędzamy. Bo ja w tej chwili raz przejadę. Ja wam to oczywiście przyspieszam, moi drodzy, w nagraniu, bo my tu jedziemy 9 na godzinę i tu można dosłownie zwariować, tak wolno jedzie, ale sobie zobaczymy właśnie, dokąd mamy te nasze pole. I całe oczywiście zamierzam objechać z tej trawy, wygolić. Kompletnie całe pole zamierzam wygolić z tej trawy, żeby były bele. No, później będziemy się martwili o szczepę do sprzedaży tych bel. Na nią zarobimy oczywiście tradycyjnie już na przywiezieniu drzewa, bo drzewa też zamierzam wygolić. Wszystkie i te, i tamte, wszystkie drzewa w kuli. Fryzjera, barbera, bawię, słuchajcie, będę golenie robił. Wszędzie będzie wygolone do zera. Także chcę sobie zobaczyć, jak to będzie działało, ale myślę, że ta cała metoda, zobaczcie, jest o wiele szybsza, o wiele praktyczniejsza, niż robiłem to ostatnio. No naprawdę, ostatnio musiałem jeździć też kosiarką o podobnym rozstawie, tak? Najpierw musiałem to kosić, później jechałem tą samą prasą, tak? Którą zbierałem tą trawę, a później jeszcze owijarką podjeżdżałem, żeby to chwycić. A tu już chyba nie mam dostępu do terenu. No właśnie, nie wiem, całą wygolić. No dobra. Wiecie, zawieszaj. No, przy skręcaniu ma problem, jednak mała moc ciągnika. Tutaj by musiał być oczywiście mocniejszy ciągnik, moi drodzy, niestety, żeby to jakoś funkcjonowało, ale no nic z tym nie zrobimy, bo nas na to po prostu inaczej nie stać. Możemy robić tylko tak, jak nas stać. Zobaczymy, moi drodzy, w ogóle, ile nam bel z tego wszystkiego wyjdzie, no bo z tego, co pamiętam, ostatnio jak właśnie tutaj robiłem te nagrywki, to było całkiem sporo tych bel. Tylko no wtedy nie tak perfekcyjnie, że tak powiem, nie kosiłem tej trawy. Przez to, że nie miałem tak odpowiedniego sprzętu jak teraz. Teraz mam motywację, by właśnie, no jak widzicie, równo w miarę starać się kosić. Jeden pasek to jest, widzę, jedna bela tak koło. Więc troszkę tych bel tu może nam się nagromadzić. Ale powiem wam szczerze, że no faktycznie ta prędkość jazdy, te 9 na godzinę, bo z dwoma sprzętami, nie wiem, czy to jest ograniczenie przez sprzęty, czy raczej jednak ma za małą moc ciągnik, no ale no musimy to jakoś przeboleć. Dlatego ja wam to na maksa, słuchajcie, jak widzicie, też no dosyć mocno przyspieszyłem, bo dla mnie to już jest, najchętniej bym sobie kawkę po prostu popijał, robiąc to. Bo jest to pierwsza z rzeczy, która jest taka bardzo mozolna. To, że wam powiem szczerze, na początku te koszenie trawy, no, gdzie mieliśmy małą kwotę do uzbierania, jakiś konkretny cel, nie było tak mozolne jak teraz to koszenie trawy. Ale też wiemy, po co to robimy, bo tak naprawdę już wam wyjaśniam, z tych bel, jeśli zarobię jakiś fajny pieniądz, to będzie cel na następny odcinek oczywiście. W dzisiejszym już dwa cele zostały zrealizowane, bo to ten sprzęcior no, był drugim naszym celem na dzisiejszy odcinek. Pierwszym były szklarnie w ilości 4, a chyba mamy ich 5 jednak. Także, moi drodzy, cel został zrealizowany na dzisiejszy odcinek.
No i niestety, moi drodzy, niestety nastał ten moment, że mamy minus na koncie. Fakt, że Beli przybywa, już jeżdżę byle jak, po prostu, o, czasu coraz mniej, moi drodzy. Fakt, Beli poprzybywało i będzie z tego sporo kasy, ale na razie mamy minus, także no, żeby, nie wiem, czy nam odbiorą zaraz te maszyny, jak mamy minus, czy nie, no bo to minęło raptem chyba już godzina, a ja zauważcie, że gram na czasie 0,5, no także ja już tu siedzę chyba z dobre 2 godziny nad tym, robiąc wam, moi drodzy, przebitki, także drogi widzu, jeśli doceniasz moje staranie pod odcinek, to będzie mi bardzo miło, zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, bo to, jak widzisz, troszkę pracy mnie niestety kosztuje i troszkę wysiłku. Pierwszy minus na koncie, no cóż zrobić, ale kosze wytrwale, słuchajcie, dalej nie poddaje się, nie można się poddawać, moi drodzy. Trzeba walczyć, bo chcemy coś osiągnąć, a jak chcemy coś osiągnąć, to trzeba walczyć. Ale tak właśnie, moi drodzy, wpadłem na taki pomysł, że przecież nie musimy tych bel od razu zwozić z tego pola. One mogą sobie tam dobę śmiało na tym polu być, a my możemy po prostu zająć się drewnem. Jak one już sfermentują, to wtedy będziemy mieli kasę na maszynę. Wtedy zbierzemy te bele i je wszystkie sprzedamy. Tak, no nie jestem w stanie w tej chwili się doliczyć, ile tych bel jest, bo nie liczyłem. A powiem wam szczerze, że dopiero chyba będziemy w stanie wyliczyć, jak podjedziemy tą lawetą do bel, do zbierania bel. No i wtedy będziemy w stanie się doliczyć, ile tych bel tak naprawdę tu jest, moi drodzy. Także w tej chwili sobie odpuszczam wszelkie liczenie. Ale ładnie to wygląda nawet, jak tak jedziemy. Ale mi się już w głowie kręci, słuchajcie, od tego jeżdżenia i koszenia w kółko. O, już widzicie, nawet krzywo pojechałem. Wrażenia. Kochani, trawa skoszona, ale ja już po prostu mam serdecznie jej dość. Zajęło mi to łącznie chyba około 4 godzin. Jesteśmy, jak widzicie, na sporym minusie. Przyznam wam się, że no beli jest sporo, no wiadomo, muszą odczekać. To nie ma znaczenia, w sumie na polu mogą sobie być i tam fermentować, bo akurat w przypadku beli to nie ma znaczenia. Ja tu jeszcze troszeczkę pozbieram, ale generalnie powiem wam szczerze, że już mi to uszami wychodzi, ta prędkość przy jeździe i z kosiarką, i z prasą jest naprawdę męcząca. Często gdzieś tutaj miałem nie jeździć, ale jeździłem i często też zaplątywałem się albo w gałęzie, albo w te bele i później musiałem, moi drodzy, jakby ponownie to wszystko włączać, tak? No bo jak wysiądziesz z auta, no to jakby ono gaśnie. Ja nie mam tutaj automatycznego rozruchu, nie lubię go. Znaczy mam automatyczny rozruch, nie lubię manualki, nie? No i przez to gdzieś tam nie zauważyłem, źle kliknąłem i są różne rodzaje trawy. Jedna jest świeża trawa, gdzie niegdzie jest świeża, w większości jest konwencjonowana. Ta zielona, taka ładna zielona, no to jest ta, jak być powinna. A no ta taka ciemnozielona to jest inna. Ale to się nic nie dzieje, jak czasem się robi jakaś mieszanka i jeszcze tutaj troszeczkę z wami to, moi drodzy, pozbieram. Tutaj sobie zawsze ściągawkę daję, bo w przypadku dwóch sprzętów to trzeba pilnować. No teraz mamy jeden. Zobaczcie, beli jest całkiem sporo, także myślę, że akcja kiszonka jak najbardziej udana. Jeszcze to już pozbieram, myślę, do równego, bo myślę, że tak z dwie bele jeszcze nazbieram z tych tutaj resztówek, bo przyznaję wam się, że po 4 godzinach jazdy z tym w czasie realnym, bo ja oczywiście dużo, dużo wam zapauzowałem, jak widzieliście, i cieszcie się, kochani, że mieliście to zapauzowane. Czemu mi to? Aha, bo nie mam zrzutu automatycznego. No widzicie właśnie, jak się sprzęt wyłącza, to trzeba tego pilnować. Więc po tych 4 godzinach już mi trochę się to po prostu zwyczajnie nudzi. To już powiem wam to samo koszenie tą kosą nie było tak nudne. Natomiast tak, na pewno w następnym odcinku zajmiemy się sprzedażą. My tu dniówkę musimy przespać. Ja oczywiście muszę maszyny zwrócić, żeby nie płacić kosztów tutaj za maszyny, no bo raczej na razie swoją funkcję spełniły, na jakiś czas raczej ich nie będziemy potrzebowali. O, widzicie, już jest kolejna bela z tych
resztówek. I plan jest taki, że oczywiście jak one sfermentują, je sprzedamy. Wtedy zobaczcie, ile to jest beli. To będzie naprawdę, ja nie wiem, 30 beli? Znaczy, przypuszczam, że 3 lawety. Może i więcej, bo nie wiem, ile na taką lawetę wchodzi. To już będziemy patrzeć w następnym odcinku. Dziś przygotujemy się, aby oczywiście, no moi drodzy, nie zaczynać następnego odcinka z minusem, także jeszcze tam parę drzewek będzie trzeba wyciąć. Ja jak widzicie tu gdzieś przy tej okazji, że... Kurczę, tylko teraz bym, jakbym chciał maszynę zwrócić, to musiałbym jednak, kurczę, jej już później nie używać. Ale to akurat w przypadku trawy, słuchajcie, nic się nie dzieje, jak jakieś takie dziwne paski wam zostają, to się tym nie musicie przejmować, bo przecież z tą trawą się nic nie stanie. Zbierzecie ją następnym razem. Ja tak robiłem właśnie w poprzedniej mojej serii i to świetnie, słuchajcie, działało. Także za drugim razem się ją zbierze i nie ma problemu. Także to też nie trzeba aż tak się, wiecie, spinać z tą trawą, że tam co do milimetra zebrać. Absolutnie nie. No, ale jak widzicie, wygoliłem dokładnie do każdej granicy, słuchajcie, tutaj naszego tak zwanego pola. No i właśnie, gdyby to było prawdziwe pole, czyli ja bym je zaorał i chyba tak zrobię i posiał trawę, to wtedy mielibyśmy możliwość zatrudnienia pracownika. W związku z tym, że to pole nie jest, no niestety takiej możliwości nie mamy. Natomiast ja mam też taki pomysł, moi drodzy, że ta trawa może być nam bardzo potrzebna. Nie wiem, co, jeżeli bym zrobił pole, co bym na tym polu posiał. Chciałbym zrobić tak, że coś posiać, na tym zarobić i wtedy kupić kolejne pole, żeby, wiecie, no to tak jakiś taki sens miało. Natomiast powiem wam tyle, że według mojego planu, bo oprócz tego, że już mogę wam takiego spoilera małego dać, moi drodzy. Wiecie, tu mi się skosiło, a nie chcę się tak zebrać. Spoilera, no bo oprócz oczywiście drewna, konkretnie desek, a co za tym idzie mebli, no bo to tak jakby w tą stronę dążymy. Bardzo opłacalną rzeczą są również owce, które są bardzo tanie w utrzymaniu, bo praktycznie im tylko wystarczy dostarczyć tej trawy, więc trawa byłaby nam potrzebna. Nie wiem, czy wtedy bym dostarczał tej trawy w belach, czy po prostu bym ją dostarczył sypaną. Ja w tamtej serii po prostu dostarczałem sypaną i to się sprawdzało. Mamy takie fajne pastwiska dla owiec i powiem wam szczerze, moi drodzy, że myślę, że z nich skorzystamy. Myślę, że z nich skorzystamy i wtedy owce dają nam wełnę, która to wełna nie będzie sprzedawana przeze mnie sama w sobie, ale będzie dostarczana do fabryki ubrań i na tym też jest kasa bardzo, bardzo fajna. Także to już wtedy jesteśmy praktycznie milionerami. Także myślę, że warto, moi drodzy, się troszkę tutaj poświęcić. Wiecie co, ja ten sprzęt, moi drodzy, zwrócę. Nie ma sensu tego ciągnika takiego drogiego trzymać. On jest fajny, na pewno lepszy od mojego, no ale życie. Także to wszystko na razie zwróćmy. Prasę również. Trudno. Niech ta trawa... No nie, beczki nie. Beczkę na razie będziemy chcieli wykupić w ogóle. Zależy mi na tym, słuchajcie, żeby beczkę wykupić. Docelowo. Zobaczmy właśnie, jak to z tą wodą. No ale czasu dużo nie minęło raczej. Nie, jest na fulla wody. Nie, bo my mamy 5, kurczę, widzowie już. Zobaczcie, jak ładnie. 5. Dobra, nie ma co wody dostarczać. Także niedługo, jak czas troszkę się... No jak tą wyładować, to możemy wyładować. Jak się troszeczkę, słuchajcie, czas by przyspieszyło, to w tym momencie by tam zaczęło nam produkować te pieczarki. No, temat, moi drodzy, do przemyślenia. Temat do przemyślenia. Tylko jeszcze i tak nie mamy takiej lawety. My tą lawetę będziemy musieli kupić w następnym odcinku, bo myślę, że... No nie, no na pewno do beli ta przyczepa no nie będzie dobra. Ja nie chcę tego, słuchajcie, na 10 razy wozić. Tym bardziej, że ona nie ma pasów. Także w moim takim planie jest, moi drodzy, to, żeby... Tak, bo to ja postawiłem tak dziwnie tą przyczepę, a my pewnie musimy tradycyjnie podjechać. Teraz jestem ciekaw, jak to farming ogarnął. Czy ja mam podjechać po prostu tak do przyczepy, czy do tego haka? To mnie teraz ciekawi. Czemu ja to tak przestawiałem? Ale Ursusik, słuchajcie, ten traktor to jest taki klasyk. Nie wiem, on mi się, słuchajcie, tak podoba. To jest tak... Nie, jednak tradycyjnie nie, jednak do haka.
To jest, wiecie, stare, takie, no tak jak, nie wiem, no to jest naprawdę klasyk, nie? To jest taki klasyk, on mi się tak podoba tym kształtem, coś, jakiś mam sentyment, mimo że widzowie, ja nie jestem w jakiś sposób z rolnictwem związany, ale miałem przyjemność, jak byłem u rodziny na wsi, miałem przyjemność takim traktorem jechać, czy nie takim bez dachu jak mój, ale taki z tą budą, z tą kabiną, nie? To miałem przyjemność takim Ursuskiem jechać. O, to kurczę, wiecie, trząsło jak diabli, ale to mam sentyment do tego. Dobra, z dwa drzewa jeszcze, słuchajcie, zetnę na dzisiaj, chyba że mamy tu coś jeszcze ścięte, bo już tak jakby widzicie, tu starałem się gdzieniegdzie pokosić, ale wszystko średnio. No i będę musiał te pieńki poogarniać, ale myślę, że teraz nie ma sensu, słuchajcie, żadnej maszyny wypożyczać, nie ma sensu się w to absolutnie bawić. Ja myślę, słuchajcie, że my się tym zajmiemy, jeśli chodzi, słuchajcie, o te pieńki już tak ostatecznie, w sensie, jak będę chciał wszystkie pieńki powycinać, wygolić do zera, to wtedy sobie wezmę, po prostu kupię maszynę, a w tej chwili jakby te pieńki aż tak mi nie przeszkadzają, także czy wiadomo, że przeszkadzają, ale no. No i co? Teraz mi na łeb spadnie. No i co z tym drzewem? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Pamiętajcie, musimy jakoś też oszczędnie iść. Muszę sprzedać chociaż partię drewna, która niestety z bólem serca, widzowie. Z bólem serca to stwierdzam, że ta partia drewna, którą sprzedam, pójdzie na spłatę tego minusa. No ale na szczęście więcej minusów już nie powinniśmy łapać, no bo maszyny, nie w tą stronę chciałem. Dobra, to już jak już ogoliłem, to już ogolę do zera, ale chciałem, żeby mi się w inną stronę to drzewo wywróciło. To spróbujemy, tylko żeby oby na szklarnie nie poleciało. Oby na szklarnie. Nie no, tam by chyba nie doleciało. No, powiedzmy, że może być tą stroną. Rewelacji nie ma, ale powiedzmy, że może być. Dobra, jak widzicie, stała moja metoda, jak już się biorę za wycinkę, to zawsze to robię konkretnie. Później tylko zjeżdżam i te pocięte drzewo ładuję. No taką mam metodę, to mi się po prostu gdzieś tam sprawdza. Wiadomo, że tą piłą to też tak nie jest za wygodnie na dłuższą metę. I lepsza byłaby ta maszyna do drewna, do ścinania drzew. Ona jest rewelacyjna, przy czym bo też, znaczy plusem jej jest to, że równe kawałki tnie. Natomiast wiecie, to ma znaczenie, jeżeli wy macie tą przyczepę, tak, do drewna. My ją też z czasem oczywiście, słuchajcie, tą przyczepę na pewno ogarniemy. Ja nie mówię, że nie, ale to wiecie, no to ta przyczepa też koło niecałe 100 tysięcy. No to trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary, tu trzeba, wiecie. Wszystko trzeba cierpliwie, moi drodzy. Nie ma co się za bardzo spieszyć. Ten minus to wiadomo, że się pojawił, no bo te maszyny też mnie kosztowały, przecież za ten traktor chyba 10 tysięcy płaciłem. Także ogromny koszt wynajmu w ogóle tego traktora. Kosmiczny bym powiedział. No, serio, widzowie, kosmiczny koszt wynajmu traktora. Także życie. No to może nie jak w Madrycie, ale życie. Jak w Madrycie to będzie, słuchajcie, królem tutaj zostaniemy, nasze farmy zrobimy tu, myślę, naprawdę fajne gospodarstwo, które jak przyjdzie czas i gospodarstwo w sensie rolnym będzie na siebie zarabiało, no to i zrobimy gospodarstwo marzeń, w sensie coś tu się pobugowało, w sensie, żeby były, wiadomo, nasza jakaś willa czy coś, no ale to w zależności, moi drodzy, ile ta seria będzie trwała, a tak naprawdę, drogi widzu, zależy to od ciebie. Jak ci się te odcinki będą podobały, jak będziecie zaangażowani, to od tego będzie zależało, jak długo ta seria będzie trwała. Co to tutaj się stanęło z tym drzewem? Nie chce się. I ciekawe. Bardzo ciekawe. No czemu to wszystko w tamtą stronę? Dobra, to pizderytko małe też już wytnę, jak już te małe też trzeba powycinać, bo słuchajcie, są wkurzające, strasznie mi tutaj, nie wiem, plany moje psują.
moje tajne, misterne plany. No dobra, czy któreś się może w inną stronę by chciało tutaj przewrócić? Tutaj bym tym Ursuskiem musiał wjechać w sumie. Tak głęboko. To jest dosyć duża górka, dlatego wiecie, tak kombinuję, żeby tym Ursusem też tak nie szaleć. No niewiele to dało akurat. Dobra, moi drodzy. Rżniemy sobie, rżniemy. Idziemy sprzedać drewno. Czy jaki byłby plan na następną część? No bo kupiliśmy szklarnię i oczywiście z tych szklarni, z tych naszych pieczarek też będzie niezła kasa, myślę. Ja tylko chcę ten minus tutaj spłacić. To się przekonamy, ile możemy na tych pieczarkach zarobić. To dopiero wszystko wyjdzie. Praniu, dobra, niech sobie już leży tak, jak sobie leży. Przewróciło się, niech leży. A my tu sobie jeszcze z dwa drzewa zetniemy. I tak, moi drodzy, i jak sprzedam te pieczarki, to też troszkę wyjdziemy na plus. No nie można mówić, że nie. Wiecie, ale no to trzeba będzie poczekać, wiadomo, teraz tymczasowo ratujemy się drewnem. Dobra, niech na razie sobie te drzewa leżą, przynajmniej widzę, że są powycinane, nie? Potem będę je obrabiał, słuchajcie, gdzieś tam poza odcinkiem, bo to też nie jest na tyle dla ciebie, drogi widzu, interesujące, żebym ja tutaj siedział i każde drzewo obrabiał. Nie jest to, myślę, nic na tyle interesującego. Te małe pizdzierstwa, kurczę, też powycinam, ale to ja myślę, że nawet mi się nie opłaca tego na tego traktora wrzucać, bo jak widziałem, jak one, słuchajcie, to są te badyle takie długie, to tylko mnie denerwują tak naprawdę. To są te najmniejsze takie roczne tak zwane świerki. Nawet kasy z tego nie ma. A tu ściąłem i nie ściąłem. Nie wiem, co się stanęło. Także te tu najchętniej bym, nie wiem, tutaj po prostu zostawił, jak będziemy mulczarem jeździć, ale to zobaczymy, bo nie wiem, jak ta trawa nam szybko odrośnie, widzowie. To jest dosyć istotna dla nas tutaj sprawa z tą trawą. O, i się drzewa poprzewracały. No i pięknie. No i o to mnie właśnie, widzowie, chodziło. To się przewróciło i teraz chociaż jedno można dostarczyć już bezpośrednio. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, słuchajcie, moi drodzy, w praktyce. To wszystko praktyka nam to pokaże. Na pewno chciałbym posadzić drzewa i chciałbym to zrobić możliwie jak najszybciej. Tylko wiecie, w czym jest znowu problem, nie? Bo trzeba znowu będzie traktor odpowiedniej mocy wynająć. Będzie trzeba sadzarkę kupić, znaczy kupić, tam wypożyczyć, wiadomo, nie kupić. Więc no to troszeczkę też będzie dla nas, można powiedzieć, że kłopotliwe, nie? Dobra, tam nie robię tego teraz, chociaż coś tutaj bym chciał, słuchajcie, no. Chociaż coś bym chciał tutaj tym traktorkiem moim wjechać i uporządkować. To tutaj było ścięte i nie wiem, czy się zbugowało. Trudno. Dobra, no musimy tam kawałek podjechać. Z tamtej strony może. Albo i nie. Albo tu do góry. Sam nie wiem, niezdecydowany, widzowie, jestem. Niezdecydowany, z której strony. Na razie, tak jak mówiłem, te bele mogą sobie leżeć, no przecież jeść one nie wołają, a i tak muszą gdzieś fermentować. Także to, gdzie będą fermentowały, to... Zobaczcie, jak to mi się ładnie udało wjechać. O dziwo, nie było jakiś... Znaczy, czasem były, no. Nie będę kłamał, że nic nie było. Troszkę niestety było. Tych tutaj naszych... Niestety... jakiś kawałków drewna, które mi przeszkadzały, słuchajcie, w koszeniu i dlatego nieraz się powieszałem na tych niewidzialnych praktycznie kawałkach drewna. Później musiałem właśnie wysiadać, żeby to przestawiać i ach, widzowie, no, tak się ma. Jak się nie pomyśli, to tak jest. Mam wcześniej pomyśleć. Tylko powiem wam szczerze, że w tej trawie tego aż tak naprawdę nie widać. Miejcie się, ale ja naprawdę może jestem ślepy, może tak napiszecie, trudno. Ale ja w każdym razie w tej trawie gęstej nie widziałem tych... takie wielkie bele to jeszcze bym zauważył, ale takie jakieś tam średniaczki to niestety nie zauważyłem. Nie było widać. Dobra, coś niecoś tu pociąłem. Mniejsze będą większe. Znaczy, jakkolwiek to brzmi. Tu coś jeszcze nam się przewróciło, to też z tego od razu skorzystamy i to załadujemy. Wszystko, słuchajcie, jak leci, ładujemy na traktorka naszego i jazda będzie bez trzymanki, jak tam się szczypać.
Także Yuken został drwalem i rąbia żwiury redstone. Dobra. Później się pogubię. Znowu zobaczycie, będziecie widzieli, nie? Tak jak było poprzednio. No pogubię się, które było cięte, które było niecięte. No to trochę za duże. Takiego już nie będziemy nosili, bo to by było troszkę... Widzowie, przesadzone, jakbym takie kawałki wielkie nosił. Nie byłoby to zbyt... zbyt fajne. Przypuszczam też dla was wizualnie, nie? No bo to takie, wiecie, ja jakby... To jest ta najgrubsza część tego drzewa, jakbym takie wielkie nosił, to by dla mnie to by było to samo, jakbym po prostu całe drzewo nosił. Więc to ta super siła, to też uważam, że z rozsądkiem używana jest spoko, czasem pomaga, ale co za dużo, to niezdrowo, jak ze wszystkim zresztą. Dobra, no coś niecoś tutaj poszykowałem. Ursusku, do pracy się będziesz zaraz mi tutaj brał. Powiedzmy, słuchajcie, że strongmanem zostałem. No to jeszcze nie jest jakiś ciężar, którego człowiek by nie uniósł. Tak obiektywnie, no strongmeni, słuchajcie, z tych rzeczy, które podnoszą, i nie mówię o martwym ciągu, ale gdzieś tam co podnoszą, czy biorą na przysiad, no, czy trójboiści, no to spokojnie te 200 kilo biorą. Na klatę biorą, przepraszam. Raczej na bicepsa to mało kto bierze, no ale tak do wyciskania, no nie, no 500 to już nikt nie bierze tego. Że jeszcze w trójboju biorą, to wiem, ale już bardziej na przysiad, na... czy na martwy ciąg, no to spoko, to ktoś bierze te 500 kilo. No trochę mnie poniosła fantazja, no ale widzicie, jednorazowa sytuacja. Jednorazowa, drogi widzu. Ja dbam jednak o to, żeby... O, 114, widzicie, to już jest bardziej realistyczne. Tyle to pewnie wielu z was może na klatę wyciska. Na przysiad bierze 114 kilo, co tam będziemy, wiecie. Tak się znowu nie czepiajmy. Drobnostek. Jak widzicie, nie będę ładował tego jakoś... Tak, przyznaję się, nie ładuję w jakiś tam sposób tego, może, nie wiem, staranny, jeżeli to tak można nazwać, w sensie, że... No wiem, że zrobię z dwa kursy, ja wam to i tak powycinam i zaraz wam pokażę po prostu, jak te trzy kursy zrobię, ale po prostu wam tylko już pokażę momenty, w których będę drewno dowoził, nie? Na miejsce, ewentualnie jak to tutaj wygląda po ubraniu tych wszystkich drewienek stąd, jak się pusto zrobiło. Aż co wam z drugiej strony, pieńki same mam pokazywać, nie? Drogi widzu, powiedz, pieńki mam ci pokazywać? Nie, no pokażę, jak najbardziej wam pokażę, no bo to jest odcinek na waszych oczach, tak jak też robię serię levelowania na waszych oczach i od zera do milionera z Eurotracka i też ona się wam podoba, że są dłuższe odcinki, także ja już się nauczyłem tego, że moi widzowie, czyli ty, drogi widzu, lubicie jednak dłuższe odcinki, a więcej rzeczy pokazanych, mniej ukrywania. Ja tu absolutnie nie mam zamiaru niczego przed tobą, drogi widzu, ukrywać, tylko no tak jak kosiłem trawę przez 4 godziny, nawet jakbym to przyspieszył, dla ciebie wyszłaby to godzina oglądania, tak aż się nie da tego, nie wiadomo jak przyspieszyć, no to sam przyznasz, drogi widzu, że no to troszeczkę jednak bez sensu by to było, nie? Kompletnie byłoby to bez sensu, także akurat samo koszenie trawy no powycinałem, a jeśli ja... Znaczy powycinałem, no tak, powycinałem, ale a propos wycinania drzew, no to tak samo, no... Ja i tak robię, zobaczcie, w kółko to samo, tu się tylko jakby zmienia, ile ubywa tych drzew i... Dobra. Ile ubywa tych drzew i ile kasy przybywa na koncie, nie? Także to będziemy tutaj teraz wycinali, ja wam pokażę. No trzy kursy chcę zrobić, żeby... Niby miałem jeden, ale... Stwierdziłem, słuchajcie, no ja było przewidziane, że z górki mi to spadnie, no to potem będę ładował, trudno. O, tu jeszcze mam jakieś do zebrania, to potem sobie zrobimy takie te mniejsze. Także wiecie, no jakby ja to tak też właśnie sobie tutaj myślę, nie? Że zrobię te trzy kursy, żeby może jeszcze jedną szklarnię kupić, jakbym zarobił dobrze, żeby jeszcze jedną, żeby było sześć, taka, wiecie, równowaga, zobaczyć jak one będą pasowały. A może już zbierać kasę właśnie na tą lawetę.
Ecie, to jakby od przybytku głowa nie boli, tym bardziej, zobaczcie, 5300, moi drodzy, już jesteśmy dwa koła na plusie, to aż mamy na szklarnię. Mówiłem, że szklarnię, no to może warto byłoby, abym tą szklarnię jednak kupił. Szczególnie, że one zaczną, myślę, że fajnie zarabiać. Tylko potrzebują czasu, no to tak jak te bele, ale tych beli, teraz stąd widzę, zobaczcie, widzowie, ile my mamy tych beli. Czyli w sumie wam powiem, że opłacało się. No nie wiem, ile zarobimy na tych belach, oby więcej niż 10 tysięcy, ale tak teraz patrzę, że tych beli naprawdę jest od groma. Ciekawe, jak je pozbieramy. Ja też wam się przyznam, oczywiście chcę je zbierać tą naczepą z autoloadem i po prostu zrzucić w jedno miejsce, żeby zobaczyć, ile ich jest. To zależy, jak długo one będą fermentowały. To już tu nie jest, wiecie, mój kaprys. Tak? To nie jest, że ja sobie mam taki czy taki kaprys. O, to jest jeszcze bardziej realistyczne. Zobaczymy, jak one długo będą fermentowały. Moi drodzy, 5000, ale wiecie co, ja sobie zrobię dla pewności jeszcze jeden kurs, który wam zaraz pokażę. Dlaczego? Bo po prostu mam takie przeczucie, tak intuicja mi mówi, że te 5000 jeszcze może nam się przydać. Najchętniej już bym te bele sprzedał, ale zobaczmy w ogóle, ile one mają, słuchajcie, fermentacji, bo to jest taka podstawa. Nie wiem, jak to... 4% dopiero, widzicie, 4%, no ale możemy sobie już śmiało nawet teraz, słuchajcie, razem z wami na koniec troszkę czas przyspieszyć, powiedzmy 5, żeby zobaczyć, czy już te pieczarki będą nam się produkowały, jakie to tempo jest tych pieczarek, bo nie wiem, jak to działa i to będziemy mogli zobaczyć więcej na oko. Oj, tutaj już się zrobiło tyle tych pniaków. No trzeba by tu, słuchajcie, wjechać tym mulcherem ewidentnie, jakbyśmy chcieli coś działać, ale... A to teraz z tej strony będziemy. Teraz trochę z tej strony wygolę. O. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ostatni kurs będę zawoził, także zobaczycie godzinę i kasę, jaką dostanę za to, no i będziemy się widzieli w następnym odcinku, działając dalej, ale ja wiecie co, już mając, myślę, że takie pieniądze, moi drodzy, żeby dotrzymać już tego mojego challenge'u do końca, no teoretycznie mogę, później będę musiał usunąć, aby tego challenge'u do końca dotrzymać, chciałbym tą jedną szklarnię jeszcze postawić, a żeby było i tyle, ile miało być, no mógłbym tutaj, ale ja się troszkę boję tych, wiecie, bo tu podobno jest tak, że jak się jednego z nich zburzy, to potem jest problem. Aczkolwiek tak naprawdę niby tak aż nie zachodzi na tą tablicę, ale boję się. Wolę nie ryzykować, bo jakby miały mi, słuchajcie, wszystkie drzewa zniknąć, to byłby troszeczkę problem. Dobrze, tu nie musimy takich robić, tych przerw, już jesteśmy tego świadomi. 1500, wybudujmy sobie, słuchajcie, jeszcze jedną szklarenkę. To może być takie tylko wejście, żeby nam się fajnie chodziło. Od razu to zrobię. No dobra, drogi widzu, określenie. Wygolił cały las, po moim chodził, wygolił cały las. Myślę, że pasuje tutaj idealnie. Także drogi widzu, jeżeli oglądasz jeszcze do tego momentu, to zostaw komentarz od treści. Wygolił cały las. Ja ci przypnę serduszko. I tym właśnie akcentem, dostawą będziemy kończyli ten odcinek. W następnym znów będzie się wiele działo. Ja ciebie, drogi widzu, gorąco i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że oglądasz.
do samego końca. Jesteś super, uśmiechnij się. Wygolił cały las. Hasło w komentarzu, ja przypinam serduszko. Wygolił cały las. 3000, no nie było dużo, bo się nie starałem. Ale moi drodzy, możemy tym akcentem, myślę, że z czystym sumieniem ten odcinek zakończyć, mając fajne saldo. Ja tylko jeszcze uzupełnię wodę, zapisuję grę, żeby nam nic nie uciekło i za chwilkę zaczynam nagrywać kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!